Witajcie moi drodzy. Dzisiaj postanowiliśmy pokazać Wam, jak zrobić ogórki konserwowe, czyli takie pospolicie słodko-kwaśne, które są niesamowicie smaczne zimą. Do tego celu potrzebujemy ogórki mniejszej, takiej średniej wielkości, nie za duże. Oczywiście już mam tutaj umyte i osuszone. Do tego niezbędny jest koper, kilka ząbków czosnku, chrzan, a także ziele angielskie i gorczyca. Wobec tego zaczynajmy. Mamy przygotowany, wyparzony, już osuszony słoik, do którego na dno włożymy koper. I będziemy układali ogórki. Zaczynam od tych najdłuższych. Staram się układać dosyć ciasno, jednak nie należy ich wciskać na siłę. Jeszcze jakiś mały nam się tutaj zmieści. Mamy jeszcze trochę miejsca, w takim razie ułożymy górny poziom. Nie układamy ogórków po same w rąbki, dlatego że wszystkie muszą być zalane zalewą. Jeszcze jakiś malutki tutaj włożymy i wydaje mi się, że wystarczy. I teraz dodajemy kilka ząbków czosnku. Może to być jeden większy, mogą to być dwa mniejsze. Ja zwykle je kroję. Do tego trochę chrzanu. Można upchnąć ten chrzan. Dzięki temu ogórki nabiorą zdecydowanie lepszego aromatu. Około 3 do 4 ziaren ziela angielskiego. Nawet jeżeli będzie trochę więcej, nic się nie stanie. I szczyptę, dosłownie taką dużą szczyptę gorczycy. Tak przygotowany słoik będzie teraz czekał na przygotowanie zalewy. Ja natomiast układam kolejne ogórki. Wszystkie ogórki mamy już w słoikach. Zostało mi trochę kopru, więc wyłożyłam go na wierzch. I teraz przejdziemy do przygotowania zalewy do ogórków. Do przygotowania zalewy potrzebujemy 6 szklanek wody, to jest około 1,5 litra, już tu sobie pozwoliłam nalać. Do tego jedną szklankę octu 10%, już ją dodajemy. Jedną płaską łyżkę soli. Łyżkę, żeby się nie zmieszała z cukrem, ponieważ cukru potrzebujemy 2 czubate łyżki. Całość mieszamy aż do rozpuszczenia soli i cukru i taką zalewą będziemy zalewali nasze ogórki konserwowe. Zalewa jest już gotowa, zarówno cukier, jak i sól się rozpuściła, ponieważ jest gorąco, pomogę sobie ściereczką. Zalewamy ogórki. Należy uważać, żeby się nie oparzyć. I teraz dokładnie trzeba je zakręcić. Jeden i drugi. Już słoik jest ciepły. Tak przygotowane ogórki teraz należy pasteryzować. Tylko musicie pamiętać, nie dłużej niż 10 minut. Po pasteryzowaniu można je odwrócić na drugą stronę. Serdecznie zapraszam Was do oglądania naszego kanału na YouTube. Domowe gotowanie /smacznie i tanio. Subskrybujcie nas, oglądajcie, polecajcie.